plastikowe skrable, jadalna kolorowanka, Oreo z zadaniami i ser na czole. Zobacz nasze nowe wideo z pysznymi i słodkimi grami dla Ciebie i Twoich przyjaciół. Ben odwiedza babcię, ale jest zbyt zajęty grą w Tetrisa. Nie zwraca uwagi na babcię i jej smakołyki. Potrzebujemy innego podejścia. Babcia musi nakarmić swojego wnuka. Rozwałkuj kolorowy fondant i wytnij klocki Tetrisa według szablonu. Nowa gra od babci, oto słodki Tetris. No dalej, Ben, przestań patrzeć w ten telefon. Tetris babci jest znacznie bardziej interesujący. Ben z radością gra w tę pyszną grę. Wygrywanie jest proste, ponieważ możesz zjeść nadmiarowe klocki. Ben przynosi nietypowy prezent dla Mariolki. To rożek lodowy z niespodzianką. Ups! Włóż pianki w roztopione masło. Rozpuść je w mikrofalówce i dodaj barwnik spożywczy. Włóż ryż. Zamieszaj. Dodaj słodką masę do końca elastycznego sznurka. Ulep kulę. Zanurz rożek w roztopionej polewie czekoladowej. Potem posyp je posypką. Pokryj rożek jadalnym pudrem perłowym. Umieść drugi koniec sznurka w rożku i przymocuj to rozpuszczoną polewą czekoladową. Nie bój się, Mariolko. Ten rożek to tak naprawdę gra na odstresowanie. Ty łapiesz piłkę, wypełnienie nie będzie za daleko. A kiedy skończysz grę, po prostu odgryź rożek. Cała ta zabawa jest jadalna, no poza sznurkiem. Babcia przyniosła nam trochę Oreo, ale nie są zwykłe, to gra. Powstrzymaj się, Ben. Najpierw musisz wykonać zadanie zapisane w ciasteczku. Rozdziel połówki Oreo. Napisz krótkie zadanie na białym wypełnieniu za pomocą barwnika spożywczego. Zakryj ciasteczko z zadaniem. Ben musi zamiałczeć. Miau! Jaki ładny kotek! Teraz możesz zjeść ciasteczko. Kolej Mariolki. Ma przytulić przyjaciela. Jak uroczo! Pora babci. Zobaczmy. Musi skoczyć. Być może nie będzie w stanie tego wykonać w związku z wiekiem. Tylko patrzcie, babcia była kaskaderką w młodości. Jest gotowa wykonać niebezpieczny numer. Skacze przez stół. Babcia żyje. Zasłużyła na ciasteczko. Dobra robota, staruszko. Mariolka przyniosła nietypowe skrable. Piekła je cały ranek. Dalej, Ben, zagrajmy w nie. Narysuj planszę do gry z polami na grubej, kolorowej tekturze. Pokoloruj ją. Zegnij arkusz tektury, robiąc to jak na litery. Zagraj, używając ciastek z literami. Zasady gry w słodkie skrable są takie same jak w zwykłe. Musisz położyć litery tworzące słowo. Z tą różnicą, że literki są słodkie i smaczne. Przyjaciele grają, ale Ben nagle robi błąd w słowie. To wbrew zasadom. Mariolka zjada złą literę. Proszę bardzo, więc Ben zjada całe słowo Mariolki. Słodkie skrable zmieniają się w grę jedzenia ciastek na czas. Kto zje najdłuższe słowo? Dzieciaki są zajęte rysowaniem. Kto namaluje najlepsze arcydzieło? I babcia przynosi swoje własne. Włożyła całe swoje artystyczne umiejętności w to danie. Pomieszaj jajko, 70 g cukru, 1 łyżkę cynamonu, pół łyżeczki sody oczyszczonej i łyżkę stołową miodu. Wymieszaj i lekko podgrzej mieszankę w mikrofalówce. Włóż 70 g masła. Zamieszaj, dopóki masło nie rozpuści się. Dodaj 90 g mąki, zagnieć ciasto. Rozwałkuj je na papierze do pieczenia na 4 cm grubości. Wytnij prostokąt. Piecz przez 10 minut w 180 stopniach. Wymieszaj jedno białko i 200 g cukru pudru, by zrobić polewę. Dodaj barwnik spożywczy. Włóż pokolorowaną polewę do toreb. Pokryj ostudzone ciasteczko białą polewą.
Narysuj kontur jednorożca ciemną polewą. Babcia jest artystką w kuchni. Zrobiła świetną robotę karmiąc swoich wnuków. Wystarczy odciąć róg torby i pokolorować jednorożca. Babcia kompletnie mogłaby zrobić kurs gotowania. Dzieciaki kolorują całe ciasteczko, a teraz mogą je zjeść. Babcia jest najszczęśliwsza, gdy jej wnuki nie są głodne. Babcia dostała smaczne zadanie. Przyniosła sztalugę z biszkoptu. A co my mamy z nią zrobić? Oczywiście pokolorować je farbami. Wytnij otwór w prostokątnym biszkopcie. Wypełnij go bitą śmietaną. Rozsmaruj równo. Dodaj barwniki spożywcze do kremu na palecie. I maluj na białym tle. Dzieciaki malują razem na pysznym obrazie. Ta terapia jest tak słodka. Babcia jest zadowolona. Zawsze będzie miała zabawy do nakarmienia swoich wnuków. Mariolka zrobiła cały talerz ciasteczek. Świetnie! Ben właśnie zaparzył herbatę, więc ciasteczka są tym, czego potrzebuje. Co ty robisz? To nie przekąska. To gra na pamięć. Ugnieć fondant z kroplą barwnika spożywczego. Ulep jasne kulki. Rozwałkuj biały fondant. Zaznacz na nim rozmiar gotowego ciasteczka. I wytnij środek za pomocą foremek. Wypełnij dziurki kolorowym fondantem. Zwilż go wodą. I doczep do ciasteczek. Zrób dwa ciasteczka tego samego kształtu. Umieść je jak w grze memory. Mariolka wyjaśnia zasady gry. Możesz zjeść tylko ciastka o tych samych kształtach. Mariolka jest profesjonalistką. Już zjadła tyle ciasteczek. Pora na Bena. Używa swojej pamięci jak tylko może. I teraz on wygrywa wszystkie rundy. Wygląda na to, że babcia znowu coś gotuje. Podejmuje wyzwanie, nakarm swoich wnuczków. Daje Benowi i Mariolce zabawne pudełko śniadaniowe z małą plażą. Rozkrusz krakersy na proszek. Rozpuść pianki w mikrofalówce. Dodaj niebieski barwnik i wytnieć jadalny slime. Umieść slime w pudełku śniadaniowym. Wsyp okruszki po krakersach do drugiej zagródki. Rozłóż żelki żółwiki na niebieskim slajmie. Dodaj plastikową łopatkę. Dzieciaki zaczynają bawić się żółwiami, ale babcia pokazuje im, że ten slajm jest jadalny. No oczywiście, babcia nigdy nie rozstaje się z jedzeniem. Wszystko na tej plaży jest jadalne. Żółwie, morze i piasek. Gramy w dobrze znaną grę, tylko poprawiliśmy trochę zasady. Ktokolwiek zgadnie słowo na jego czole, dostaje pozwolenie na zjedzenie plasterka sera. Napisz nazwę zwierzęcia lub ważną osobistość na pakowanym w plastrach serze. Użyj markera. Umieść pasek dwustronnej taśmy na tylnej części opakowania, by można było przykleić plaster do czoła. Babcia po prostu nie może zgadnąć, co za człowiek robal jest na jej czole. A Mariolka zgaduje szybko, że u niej jest jednorożec. Zasłużyła na ser. Pora na Bena. Chciałby być Supermanem, ale niestety... Wtedy wpada na odpowiedź. By pokazać swoją odpowiedź, musi zaszczekać jak prawdziwy pies. Miałeś rację. Zjedz ser. Pora na babcię. Ben przygotował tiktaki. Co w nich takiego specjalnego? To nie wszystko. Specjalna waga dodaje zabawy z tiktakami. Włóż drewniane szpikulce w pustą szpulkę od żyłki wędkarskiej. Odetnij nadmiar. Przyklej klejem na gorąco drewniane szpikulce do końców. Wepchnij element w styropian. Przedziurkuj obie strony mieszadeł do kawy szydełkiem. Przewieź żyłkę przez dziurki. Przy pomocy gorącego kleju przymocuj mieszadła do szpulki. Pokoloruj element sprayem. Zawieź połówki dużej Kinder Niespodzianki na żyłce wędkarskiej. I wypełnij tiktakami, dopóki nie przeważą drugiej strony. Ben wyjaśnia zasady gry. Wypełnij szalę tiktakami. Ta osoba, której cukierki będą ważyć więcej, jest zwycięzcą. Mariolka wygrywa, ale wtedy Ben odwraca jej uwagę i podkrada kilka z jej tiktaków.
Jedzenie typowych M&M'sów jest zbyt nudne. Babcia wpada na fajną grę, która zawiera i cukierki, i watę cukrową. Rozpuść żelatynę w wodzie i pokryj nią brzegi kubka. Dodaj warstwę waty cukrowej do kubka. Udekoruj go posypką i wrzuć M&M'sy na watę cukrową. Zasady tej gry są proste. Musisz wrzucić tak dużo M&M'sów, jak to możliwe, na watę cukrową. Osoba, której cukierki wpadną do kubka pierwsza, wygrywa. A zwycięzca może zjeść wszystkie z dna. Na koniec zwycięzca może zjeść także watę cukrową i zrobić sobie słodkie wąsy. Podobały Wam się nasze odstresowywacze? Napisz w komentarzach, w którą ze słodkich gier zagrasz z przyjaciółmi. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych pysznych pomysłów na trum trum.